ogólnie jest pięknym przekazem, ale to, co mnie mama nauczyła, to jest to, żeby po prostu czerpać z życia jak najwięcej, żeby po prostu korzystać i brać po prostu garściami. O, cześć Viva! Zapraszam Was do naszego domu na Mazurach. W ogóle, że trzeba się lubić też. Właśnie, przede wszystkim trzeba się lubić. Trzeba się lubić. No i uroda też pomaga. No to tak, ja, to zdecydowanie. To jest ładna, to rzeczywiście to jest dla mnie duże ułatwienie. No i że Paweł jest piękny, to też nam bardzo ułatwia. Wiem, że kiedyś trzeba będzie odejść i teraz poważnie mówiąc, bardzo się solidnie do tego przygotowuję, bo to nie jest proste. Zgodzić się na to, że pewnego dnia przestanie się być. Czas leczy rany i my byliśmy po prostu gotowi po tylu latach podzielić się z publicznością, z fanami tymi prywatnymi materiałami, tym życiem prywatnym. A też chcieliśmy pokazać Anię trochę od innej strony. No ja nie muszę jakby słuchać tych piosenek, ale oczywiście bardzo to szanuję ze względu na to, że to są niekwestionowane sukcesy. Trochę do niczego jest, jak dziecko widzi chorobę rodzica i jak rodzic widzi strach dziecka, strach i chorobę dziecka, więc co tutaj epatować się tym, no po prostu było jak było. Nasza biedna Nania, co przyjechała z nami ze Stanów, w ogóle nie mówi po polsku, ale babcia nie dba, bo mówi, że Asia musi się nauczyć jak najwięcej po polsku, teraz jak jesteśmy, to wszystkie bajeczki, wszystkie piosenki, mówi do niej po polsku. Ta miłość znika również z takich przestrzeni, gdzie miała być zawsze, na przykład w kościele. Moja mama zawsze mi mówiła, Małgosiu, jak ci będzie źle, idziesz do kościółka, tam masz miłość. A teraz czasem jest tak, że idziesz do kościółka i płakać ci się chce. Na pewno jest to bardzo trudne doświadczenie. Nie mogę powiedzieć, czy jest jakoś w jakiś sposób oczyszczające, czy nie. Na pewno było bardzo nam trudno. Przede wszystkim mi, ja jestem taką osobą, że nie oglądam żadnych filmów od śmierci Ani. Odziedziczyła zamiłowanie do gotowania, co mnie niesamowicie cieszy. Muszę przyznać, że torty chyba robi nawet lepsze ode mnie. Natomiast niestety też lubi rządzić. Pamiętam, że kiedy Piotrek już był w szpitalu, kiedy było już wiadomo, że jest źle, nie tracił rezonu i cały czas powtarzał, żeby tam się za bardzo nie rozgaszczać bez niego, w tym mam talent, bo on tam wróci i zrobi porządek. Kilka razy przyszło mi do głowy, że powinnam się wybrać do mojej koleżanki, która jest notariuszem, żeby pewne rzeczy uregulować. Mam to w planach, ale widzisz, cały czas jeszcze do tego jakoś nie doszło. Często mam i w snach, i tak jak mówię, czasem jak właśnie jestem z dziećmi, na przykład ruchy Oliwii malując się, czy na przykład Jasiu jak śpi, bardzo często przypominają mi Anię. W sumie to nie jest tak źle, biorąc pod uwagę między nami. Tak. Jeśli chodzi o sam remont. Tak. Jesteśmy tym cholernie zmęczeni, ale... Znaczy fakt, że siedzicie tutaj razem, to już jest naprawdę dużo.